Wybrać jedną historię jest bardzo trudno, szczególnie jeśli się spędziło na uniwersytecie tak dużo czasu, jest się na nim nadal. Chciałabym przywołać taką historię, która wydarzyła się podczas studiów dziennikarskich. Ja studiowałam dziennikarstwo na studiach podyplomowych, ale w takim systemie dziennym spotykaliśmy się właściwie codziennie. W okresie zimowym spotykaliśmy się już, kiedy było często ciemno i wychodziliśmy rzeczywiście, kiedy było ciemno. Trafialiśmy na fantastycznych nauczycieli. Mieliśmy bardzo wielu mistrzów. Przyjeżdżały do nas wielkie nazwiska, między innymi pan Krzysztof Zanussi, czy pan profesor Andrzej Jurga. Ja od razu zainteresowałam się filmem, szczególnie filmem dokumentalnym. I mieliśmy takie zajęcia z filmu dokumentalnego, które były niezwykle interesujące. Oglądaliśmy klasykę kina polskiego, dokumentalnego przede wszystkim. I pewnego dnia, wieczorową porą, oglądaliśmy film, potem była dyskusja, żarliwa dyskusja, trzeba było jeszcze raz film obejrzeć, potem klatka po klatce, potem jeszcze raz i w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi, wszedł pan portier i powiedział, proszę państwa, ale my zamykamy uniwersytet. Spojrzeliśmy na zegarki, rzeczywiście było już po 22:00. I to anegdotycznie, ale zdarzało nam się dość często. Znaczy myśmy nawet całymi nocami siedzieli przy filmach ze swoją grupą seminaryjną i oglądaliśmy i analizowaliśmy. To też pokazuje, że się jest w dobrym miejscu, że wybrało się to, co się chce w życiu robić. Ale chciałam powiedzieć o jeszcze ważnej rzeczy, która wyróżnia uniwersytet. To znaczy, oprócz tego, że uczyliśmy się warsztatu, że robiliśmy zajęcia, które pokazywały nam, jak coś zrobić, jak użyć pewnych narzędzi, to zawsze obok były zajęcia z etyki. To znaczy, nam stawiano pytania, dlaczego? Dlaczego chcemy to zrobić? Dla kogo i w imię czego? I myślę, że KUL tym różni się od innych uczelni, że mimo tego, że chcemy osiągnąć w swoim życiu sukces, wielki sukces, chcemy się profesjonalizować w jakimś zawodzie, to my chcemy ten sukces robić na dłużej. To znaczy, nie tu i teraz, nie kosztem czegoś, ale w imię czegoś.